akademickie rytmy. Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na antenie Radia Nysa FM na 103.6 FM. Artur Pieczarka. Witam serdecznie. Nowa pora, poniedziałki po godzinie 11. Tak będzie teraz od zawsze właśnie program o nauce, nowinkach technologicznych. Słuchajcie nas w każdy poniedziałek po godzinie 11. Poprzednio były to czwartki, teraz będzie właśnie co tydzień w poniedziałki. A dzisiaj, drodzy Państwo, będzie o modelowaniu ciała we współczesnej kosmetologii i medycynie estetycznej, możliwości ograniczenia perspektywy. W studiu mamy wspaniałych gości. Jest z nami pani Agnieszka Stasieńko-Tłuczek, wykładowca na kierunku kosmetologia PWSZ w Nysie, także szkoleniowiec, no i od wielu lat prowadzi swój gabinet kosmetologiczny, kosmetyczny. Witamy. Witamy serdecznie. We Wrocławiu bodajże, tak? Tak. Na Dolnym Śląsku. Miło panią gościć w studiu Radia Nysa. Są z nami także studentki już trzeciego roku, no, czyli osoby, które już mają to wykształcenie, wszelkie podstawy i praktykę, żeby też prowadzić swoje salony kosmetyczne. Pani Agnieszka Miąso. Dzień dobry. Pani Agnieszka, co ciekawe, przyjechała na studia do Nysy aż z Podkarpacia. Niezwykła historia, o której na pewno, mam nadzieję, się dowiemy. Pani Ewa Sikorska z Nysy. Dzień dobry. I pani Nikola Junka, która przyjechała z ziemi głubczyckiej z kolei. Tak, dzień dobry. Południe województwa opolskiego, cieszymy się bardzo. Dieta i ruch są nieodzowne, wiemy o tym wszyscy, ruch to zdrowie, ale można dodatkowo pomóc sobie, korzystając z osiągnięć medycyny estetycznej. Postęp technologiczny, taki niezwykły, dynamiczny, sprawia, że mamy do dyspozycji coraz więcej aparatury modelującej ciało. O tym dzisiaj właśnie w programie. I pani Agnieszko, jak modelować sylwetkę? Panie sobie zadają to pytanie często, kiedy tkanka tłuszczowa w niektórych częściach naszego ciała wydaje się być zupełnie odporna na dietę, na ćwiczenia. Czy można to jakoś powiązać dodatkowo właśnie pomagając sobie, czy udając się właśnie do fachowca, zawodowca, profesjonalisty, do kosmetologa? Witam serdecznie. Tak, oczywiście. To jest bardzo ważne, że każdy z nas ma inne nawyki żywieniowe, prowadzi bardzo specyficzny tryb życia, zmaga się z różnymi chorobami i dlatego z tego powodu przed rozpoczęciem decyzji o zastosowaniu konkretnych zabiegów z zakresu wyszczuplania bądź modelowania sylwetki warto skonsultować się ze specjalistą, który zdiagnozuje nasze problemy i dobrze dopasuje terapię. Najczęściej proponowane są pakiety różnych zabiegów, których połączenie zapewni satysfakcjonujące rezultaty. Dobierane są indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta, tak aby osiągnąć możliwe jak najlepsze efekty modelowania i wyszczuplania sylwetki. Dzięki takim połączeniom pacjenci w krótkim czasie tracą zbędne centymetry i odzyskują pewność siebie, bo to też bardzo częsty problem wielu pacjentów. I z jakimi problemami, pani Agnieszko, tak właśnie z tej wieloletniej praktyki, z jakimi problemami no panie zwracają się właśnie, a w czym może pomóc ta technologia modelowania ciała w medycynie estetycznej, współczesnej kosmetologii? Jeśli chodzi głównie o zabiegi na ciało, klienci, którzy zgłaszają się do gabinetów kosmetologicznych bądź lekarskich, bo tutaj też te zabiegi modelujące wykraczają bardzo często o taką typową kosmetologię, no zgłaszają się z problemem właśnie nadmiernej tkanki tłuszczowej oraz też wiotkością skóry, bo to też w dużym stopniu wpływa na nasz wygląd, więc to są takie dwa najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się klienci właśnie do gabinetów kosmetologicznych bądź medycyny estetycznej. Pani Agnieszko, wyjaśnijmy. Dzisiaj kierunek kosmetologia to duży wydział nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, czyli ta kosmetologia jest umiejscowiona w naukach o zdrowiu. Niejako studentki przygotowują się z tego warsztatu, ale także właśnie kształcenie dotyczy także tych elementów, czy to laboratoria chemiczne, czy to właśnie medycyna. Jak to wygląda? Tak, tutaj nasz kierunek właśnie jest połączony bardzo często z innymi kierunkami i tutaj właśnie skupiając się głównie na zabiegach właśnie wyszczuplających, niejednokrotnie działamy wspólnie właśnie z dietetykiem, z trenerem osobistym, bo same zabiegi, że tak powiem,
nie pomogą. Trzeba się wspomóc jeszcze właśnie poprzez dietetyk, odpowiednią dietę, poprzez ruch, żeby te wszystkie składowe zadziałały i żeby nasz klient był zadowolony z efektów. Mamy zaplanowane kolejne też programy na te ciekawe tematy związane z kosmetologią. Wśród osób, które przygotowują przyszłych fachowców z Nysy, kosmetolożki, są praktycy, są naukowcy też, tak? Tak, oczywiście. Mamy wiele profesorów, naukowców na naszej uczelni. Też w najbliższym czasie będziemy chcieli przedstawić, jak pielęgnować i zadbać o skórę przed latem. Tutaj gośćmi programu będzie pan profesor Marian Sosada oraz dr Magdalena Rogusz. Już zapowiadamy. Tak, już zapowiadamy na w maju albo w czerwcu będziemy o tym chcieli opowiedzieć. A jak działają te nowoczesne urządzenia do modelowania sylwetki? Wszędzie panie przeglądają pisma najczęściej. Pisma, internet, portale społecznościowe, Instagramy. Wszędzie te urządzenia są pokazywane. Wiele tego jest na rynku. Tak, bardzo dużo, jest bardzo dużo technologii, bardzo dużo sprzętów. Jakby głównym celem zabiegów modelujących jest zmniejszenie ilości komórek tłuszczowych oraz usunięcie fałd tłuszczu, najlepiej bez skalpela, a tym samym bez konieczności pozostania w szpitalu. Jednakże, aby zabieg modelujący był bezpieczny, najlepiej wykonać go w dobrych gabinetach. Modelowanie sylwetki nie jest jednak procesem typowego odchudzania. Z tego trzeba zdać sobie sprawę, zanim podejmie się decyzję o wizycie w danym salonie. Nie ma cudownego zabiegu, który pozwoli bez wysiłku osiągnąć idealną sylwetkę. Starania osób wykonujących zabiegi muszą być wsparte dietą i ruchem fizycznym. Czyli jednak to musi być tak. Razem zagrać. No i ta cierpliwość, gdzie... Cierpliwość, tak. Nie osiągniemy super efektów po jednym zabiegu, tylko podłączając się, korzystając z jakiejś technologii. Muszą być to bardzo często to zabiegi seryjne, oczywiście połączone z dietą i ruchem fizycznym. A w Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej są właśnie fachowcy, zawodowcy od treningu, tak zwani trenerzy osobiści czy personalni, też uczelnia w Nysie kształci fachowców, jeżeli chodzi o trening, są też na wydziale dietetycy. Tak, tak. I jeżeli to wszystko nam zagra łącznie z tą terapią, modelingiem kosmetologicznym, to można uzyskać określone efekty. Bardzo fajne efekty i gwarantujemy, że jeśli będziemy, klient z nami będzie współpracował, plus właśnie jeszcze dobry dietetyk i trener personalny, na pewno efekty będą bardzo satysfakcjonujące. Natomiast nie może być takiej sytuacji, że korzystamy z usług trenera personalnego, dietetyka i kosmetologii, ale na przykład codziennie 3 pączki spożywamy, drodzy państwo. Niestety, nie. Wtedy nie uzyskamy efektów. Czy codziennie dobrą szarlotkę na gorąco z bitą śmietaną. Takich cudów nie ma. Chociaż dietetycy też mają, o czym rozmawialiśmy w naszych programach, takie ciekawe, interesujące diety, że można przygotowywać jakieś słodycze bez użycia dużej ilości cukru, takie różne ciekawe przepisy i dobry dietetyk rzeczywiście może nam również pomóc. No ale wróćmy do tematu kosmetologii, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, chociaż to jest ciekawe, że rozmawiamy jakby właśnie o tej dziedzinie nauk, o zdrowiu, kulturze fizycznej. Wydział taki funkcjonuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. A mamy studentki trzeciego roku, pani Agnieszka Mioso, pani Ewa Sikorska i pani Nikola Junka. Pani chciałem zapytać o ten wybór kosmetologii tego kierunku. Może pani Agnieszka na początek. Jak to się zrodziło? Z jakich zainteresowań podpatrywała pani, nie wiem, jakaś sąsiadka była, która prowadziła gabinet kosmetologiczny? Ja wybierając kierunek studiów, skupiałam się przede wszystkim na tym, żeby wybrać zawód z przyszłością, który da mi wiele możliwości. Chciałam studiować kierunek medyczny, to zawsze wiedziałam. No i nie zastanawiałam się długo nad wyborem. Decyzja bardzo łatwo mi przyszła. Od zawsze lubiłam rozmawiać z ludźmi, nawiązywać nowe kontakty. Interesowałam się też biologią, chemią i kosmetyką upiększającą, leczniczą. No i na obecną chwilę mogę stwierdzić śmiało, że kosmetologia stała się moją pasją. I pani Agnieszko, no przyjechała pani do Nysy studiować. Piękna historia z Podkarpacia, daleko, no tak, z 300-400 kilometrów. Nie wiem, czy to, co panią skłoniło do studiów w Nysie. Ogólnie szukałam uczelni, która ma wysoki poziom kształcenia w mediach społecznościowych. I tak natknęłam się na PWSZ w Nysie. No i zaufałam opiniom innych tak naprawdę. Nie żałuję tego,
Zajęcia są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Kadra ma ogromną wiedzę i zawsze służy pomocą. No i mamy możliwość szlifowania tych umiejętności i zdobywania poprzez dużą ilość szkoleń. Pięknie. Pani Ewa Sikorska, też te zainteresowania kosmetologiczne w pewnym momencie, nie wiem, w szkole średniej się pojawiły, jak to się zrodziło? To znaczy tak, moim pierwszym wyborem była pedagogika, jednak w trakcie studiów postanowiłam spełnić swoje największe marzenie i rozpocząć studia z kosmetologii. Już od wczesnego dzieciństwa miałam mocno sprecyzowane zainteresowania. Chciałam pracować z ludźmi i dla ludzi. Dlatego też postanowiłam połączyć pasję z pracą i tak rozpoczęła się moja nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. A pani Nikola Junka z Głubczyc przyjechała do Nysy studiować. Jak było w pani przypadku, jeżeli chodzi o wybór kierunku kosmetologia? Moim pierwszym wyborem i pierwszym kierunkiem na PWSZ-cie była dietetyka. I właśnie wiedziałam, to że... O tym rozmawialiśmy tak właśnie. Właśnie. To połączenie tych kilku dziedzin. Tak, no? Właśnie. Uważam, że mamy możliwość ciągłego rozwoju się, rozwijania się. Możemy właśnie łączyć dietetykę z kosmetologią. Tak, dietetykę z kosmetologią. I wybierając kierunek kosmetologia, wiedziałam już, jakie szkoła ma opinie. Byłam sama właśnie już przekonana o tym. Jednak poleciło mi kilka absolwentek kierunek kosmetologii. Skusiłam się tym, że szkoła posiada wiele pracowni wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt, najnowsze technologie, profesjonalne kosmetyki firm polskich oraz zagranicznych. Mamy także pracownie kosmetyczne, pracownie wizażu, pielęgnacji dłoni, fizjoterapii, anatomii, chemii. No właśnie, pani Agnieszko, to przygotowanie kosmetolożek, jak wygląda, to jest teoria, ale też dużo bardzo praktyki, takiej współpracy, szkoleń, mnóstwo różnych firm odwiedza uczelnie, które też pokazują te nowinki technologiczne. Tak, nauka na kosmetologii to nie tylko sama teoria, ale bardzo duży właśnie nacisk dajemy na zajęcia praktyczne. Tutaj, o czym wcześniej wspomniała Nikola, mamy bardzo szereg pracowni, a oprócz tego studentki uczestniczą w bardzo wielu szkoleniach obecnie, w szkoleniach, które są realizowane z projektu Power. Oprócz tego przyjeżdża do nas bardzo wiele firm reprezentujących zarówno kosmetyki, jak i sprzęt przedstawiające nowsze technologie, wyjeżdżają na wizyty studyjne, wyjeżdżają na targi branżowe, które już w najbliższy weekend odbędą się między innymi w Warszawie, więc zdobywanie wiedzy jest nie tylko na zajęciach teoretycznych, ale też na praktycznych i też na naprawdę wielu, wielu licznych szkoleniach na miejscu bądź na takich szkoleniach typowo wyjazdowych. To opowiedzmy, ile tych właśnie, jakie są pracownie, jak są wyposażone na uczelniach, a potem zapytam studentki, co mogły właśnie wykonywać, jakie zabiegi, jakie są urządzenia, bo słyszeliśmy, że takie najbardziej nowoczesne, nie tylko jeżeli chodzi o ten rynek polski, ale no, klasy europejskiej, światowej. Tak, jeśli chodzi tutaj głównie o pracownie kosmetyczne, mamy wyposażone w naprawdę bardzo liczny sprzęt, zarówno są to sprzęty, które są wykorzystywane w zabiegach na twarz, jak i w zabiegach na ciało. Mamy zabiegi, sprzęty wykorzystujące przy zabiegach elektrostymulacji, masażu endermicznego, mamy IPL-e, mamy lipolaser, zabiegi, sprzęty do mezoterapii mikroigłowej, radiofrekwencji mikroigłowej, więc tak naprawdę staramy się, aby studentki miały możliwość poznać się na najnowszych technologiach, jakie są na rynku. Jeśli nawet nie mamy ich jakby fizycznie na pracowniach, dlatego też są zapraszane firmy i przedstawiają właśnie najnowsze technologie stosowane w zabiegach zarówno na twarz, jak i na ciało. Jakie zajęcia tutaj panie studentki najbardziej wspominają? Które dziedziny tej kosmetologii panie lubią wykonywać? Czy to jest jakieś make-upy, upiększanie, czy właśnie praca z jakimś urządzeniem? Pani Agnieszka Miąso najpierw. Tak naprawdę dużo wspomnień się ma z zajęć, ponieważ dzieje się tam naprawdę dużo i wykonujemy bardzo dużo ciekawych tych zabiegów. Jakbym miała wybrać z tych najciekawszych, to jak dla mnie, na pewno zajęcia, na których mogłyśmy wykonywać zabiegi na ciało. Takie jak właśnie elektrostymulacja, lipolaser, masaże. No i oczywiście zajęcia, na których praktykowałyśmy zabiegi na twarz, między innymi kwasy, mikrodermabrazja, mezoterapia mikroigłowa.
Mamy też właśnie bardzo dużo szkoleń, na których zdobywamy nowe umiejętności. No i w przyszłości na pewno chciałabym się zająć i sylwetką, i bardziej też twarzą, z wykorzystaniem właśnie nowoczesnych urządzeń. Pani Nikola Junka? Dla mnie najciekawszym wspomnieniem z zajęć było zaliczenie z wizażu. Polegało ono na stworzeniu charakteryzacji i stylizacji na modelce, dobierając całą stylizację po prostu do jej charakteru, pod jej właśnie osobowość. To jest ten egzamin, czy zaliczenie tak. Z wizażu, to jest taki głośny temat zawsze na Opolszczyźnie. W prasie można zobaczyć zdjęcia, w internecie są filmy. Tutaj studentki przygotowują się do wykonywania zawodu, czy to w salonach kosmetycznych, ale też mogą pracować na przykład na planie filmowym, domyślam tak, się. Tak, jak Pani najbardziej. Agnieszko, jak to jest? Gdzie trafiają absolwentki waszego kierunku? No jeśli chodzi o wybór pracy po skończeniu szkoły, jest naprawdę bardzo duży. Dziewczyny zdobywają pracę albo w salonach kosmetycznych, salonach medycyny estetycznej, ośrodkach spa i wellness. Bardzo duży rynek właśnie pracy jest głównie w hotelach, gdzie są ośrodki spa. Też właśnie jako charakteryzatorki, wizażystki współpracują niejednokrotnie, na przykład z jakimś teatrem, bądź właśnie na planie filmowym, stylizując, malując słynnych aktorów. No i kosmetologia naprawdę dynamicznie się rozwija. Wszyscy to obserwujemy. Widzimy też na portalach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, co jest trendy, jak wszyscy dbają, upiększają swój wizerunek, także właśnie między innymi twarz. No i wszędzie potrzebni są fachowcy, zawodowcy dla aktorów, dla różnych zawodów. Czy panowie też mogą być w tym zawodzie? To może to pytanie zadam. Po wiadomościach w Radiu Nysa zostańcie z nami na 103.6 FM Akademickie Rytmy. Akademickie Rytmy. Witamy ponownie w programie, w audycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na antenie Radia Nysa na 103.6 FM. Dzisiaj rozmawiamy o modelowaniu ciała we współczesnej kosmetologii, medycynie estetycznej, możliwościach, ograniczeniach, ale też perspektywach i trendach. O tym będzie już za chwilę. W studiu studentki i wykładowczyni Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, kierunek kosmetologia, pani Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i studentki, pani Agnieszka Miąso, pani Ewa Sikorska i pani Nikola Junka. I najpierw pytanie do pani Agnieszki, jakie są te najlepsze zabiegi na modelowanie sylwetki? Trudno jest wybrać i powiedzieć, który z szerokiego wachlarzu tak, zabiegu będzie najlepszy. Tak jak wspominałam wcześniej, to wszystko zależy od tego, z jakim problemem zgłasza się do nas klient, jak zaawansowany jest ten problem, jakie jest podłoże tych zmian, czy jest to na podłożu jakiejś choroby, więc my tak naprawdę dobieramy konkretny zabieg do danego pacjenta, do danego problemu, jaki ma. Zaczynając zawsze od takich zabiegów najczęściej wykonywane w gabinetach kosmetycznych w oparciu o kosmetyki, gdzie tutaj skład kosmetyków będzie miał bardzo duże znaczenie w efektach. Takie kosmetyki mają najczęściej w składzie na przykład substancje z alg morskich, z zielonej kawy czy innych specyfików. Na przykład mentol będzie w zabiegach takich na zimno będzie miał właściwości ujędrniające. Maski z wyciągiem z kasztanowca, które są zabiegami na ciepło, będzie mieć właściwości wyszczuplające. Zielona kawa będzie miała takie wspomaganie procesów przemiany materii. Wykorzystujemy zabiegi z technologią endermologii. Mamy zabiegi z wykorzystaniem elektrostymulacji, czyli tutaj już jakby w grę wchodzą zastosowanie prądów. Mamy terapię uderzeniową, falę uderzeniową. Mamy zabiegi
infektencji mikroigłowej, mamy zastosowanie technologii HIF-u, z takich zabiegów już bardziej ingerujących, gdzie tutaj niejednokrotnie kosmetolog działa razem z lekarzem, czy dermatologiem, czy chirurgiem. Tutaj mamy już lipolizę laserową, mamy lipolizę chemiczną, są zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków jako kawitacja. Także tutaj rzeczywiście ten... Ogromna ilość tego wszystkiego i możliwości bardzo duża, tak, bardzo duża, duży zakres możliwości i tutaj przez to, że mamy taki duży wybór, właśnie pozwala nam to dobrać najbardziej właściwą technologię do problemu naszego klienta, pacjenta. I tutaj w zależności od tego właśnie z jakim problemem się do nas zgłasza klient, my dobieramy właśnie niejednokrotnie w oparciu właśnie o konsultację lekarską, konsultację dietetyczną, dobieramy najlepszy zabieg, który dla danego klienta będzie odpowiedni. Pani Agnieszko, tak porównując, co było 10 lat temu, co jest teraz, to tych możliwości, no już powiedzieliśmy, że jest bardzo dużo w tej chwili, ale są to inne metody, większe możliwości pomocy kobietom, które chciałyby jednak no coś zmienić. Tak, dawniej pielęgnacja opierała się głównie na kosmetyce białej, tak, czyli na kosmetykach, na wykorzystaniu masaży, na wykorzystaniu drenażu limfatycznego, natomiast z roku na rok pojawia się na rynku kosmetologii, na rynku medycyny estetycznej coraz więcej technologii i tak naprawdę co roku firmy prześcigają się w wymyślaniu nowych technologii, tak aby te efekty i rezultaty po zabiegach były jak najlepsze. Więc z roku na rok coś nowego się pojawia na rynku, różnego rodzaju zabiegi. No, tych zabiegów naprawdę jest coraz więcej i możemy wybrać to, co będzie dla nas najbardziej korzystne. No i teraz właśnie wiadomo, że jest bardzo dużo reklam w prasie, w internecie na jakichś specjalistów wybierać. Czym się kierować? No na pewno wybierać gabinety wyspecjalizowane, na pewno wybierać się do osób, które mają wykształcenie, które zdobywają swoją wiedzę na wielu licznych szkoleniach, bo jedno szkolenie czy nauka poprzez, nie wiem, internet, no to tutaj na pewno nie będzie miało takiego znaczenia, jeśli mamy osoby naprawdę wykwalifikowane. Tym bardziej, że właśnie zastosowanie technologii bardzo często opiera się jeszcze o wiedzę medyczną, bo zabiegi zabiegami, które mają bardzo dużo fajnych rezultatów, mają też swoje przeciwwskazania. Tutaj te przeciwwskazania też trzeba znać i tutaj właśnie jakby ta wiedza z zakresu medycyny, tych nauk medycznych ma bardzo duże znaczenie. Przypomnę, że w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej kierunek kosmetologia jest usytuowany w dużym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Tak, tak. Tutaj czyli... studentki nasze mają zajęcia między innymi z anatomii, fizjologii, dermatologii. Są to takie przedmioty, które rzeczywiście bardzo się przydają w późniejszej pracy i pozwalają nam też diagnozować dane problemy naszych klientów. To zapytajmy studentki kosmetologii trzeciego roku, przypomnę, jakie mają plany, czym, co chciałaby robić w przyszłości. Może na początek pani Ewa Sikorska. Po zakończeniu studiów chciałabym nadal pracować w gabinecie, w którym obecnie pracuję. Praca tam daje mi możliwość poszerzania wiedzy i nauki od bardziej doświadczonych. Jednocześnie mam zamiar rozpocząć studia magisterskie z kosmetologii. Zamierzam stale podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach zawodowych. W przyszłości myślę, że jak każda z nas chciałabym otworzyć własny salon. Zabiegi na twarz i na ciało najbardziej mnie interesują, dlatego chciałabym skupić się właśnie na nich. Pięknie, a pani Agnieszka Miąso? Ja po skończeniu studiów licencjackich na pewno pójdę na studia magisterskie. Planuję również rozpocząć studia trychologiczne i zająć się problemami dotyczącymi skóry głowy i włosów. Jednocześnie chciałabym pracować i zdobywać doświadczenie. Pięknie. Jest z nami jeszcze Nikola Junka. Jakie plany na przyszłość? W przyszłości po skończeniu studiów chciałabym się w dalszym ciągu rozwijać. Nie chciałabym już zaprzestać zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności. Tak jak koleżanki, myślę o rozpoczęciu studiów magisterskich, a w międzyczasie chciałabym skupić się na rozwijaniu swojej największej pasji, makijażu. Wizaż jest to dziedzina, która pochłania mnie doszczętnie i uwielbiam malować nie tylko twarze, ale także uśmiech na twarzy,
po skończonych efektach. Pięknie dziękujemy. Studentki kosmetologii mówiły o swoich planach, a w radiu Nysa no, bardzo duży ruch jest tutaj w studiu radiowym. Gościmy uczennice i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Nysy, klasa 7 bodajże, tak? Przywitajcie się. Dzień dobry. Było słychać? Pytamy realizatorkę, tak. Było, było. Dzień dobry. Dzień dobry. Klasa 7, Szkoła Podstawowa w Nysie, na warsztatach dziennikarskich. Czy chcielibyście, czy jest ktoś odważny wśród was, kto chciałby zadać pytanie naszym gościom z Nyskiej Uczelni? Mamy kosmetolożkę, panią wykładowczynią na kierunku kosmetologii, studentki kosmetologii. Przedstaw się. Dzień dobry, nazywam się Martyna Trojak. Martyno, czy chciałabyś jakieś pytanie tutaj zadać naszym gościom w studiu? To twoja pierwsza wizyta w studiu radiowym? Tak. Martyno, jakie pytanie, do kogo byś chciała zadać? Moim pytaniem jest to, jak jest to zajmować się takim zawodem? Czyli jakieś odczucie, czy to jest ciekawy zawód, tak? Mhm. Czy to jest fajne? Pani Agnieszko, pani wiele na lat już. Na pewno bardzo przyjemny zawód. Oczywiście każdy z nas na pewnym etapie swojego życia wybiera to, co chciałby robić. Jeśli chodzi o zawód kosmetologa, jest zawodem, który ja od samego początku chciałam robić. W tym kierunku się przez wiele lat kształciłam i nie ukrywam, że praca w tym zawodzie jest dla mnie bardzo dużym, że tak powiem, dużą radością i daje mi bardzo dużo satysfakcji. A studentki też takie mają podobne odczucia już na trzecim roku, pani Agnieszka? Tak, ja też obecnie pracuję w zawodzie, pracuję już w salonie i chyba największą radość sprawia mi taki kontakt z klientem, jednak nawiązuje się tą relację, można też pomóc, jeżeli klient ma jakieś kompleksy i to zadowolenie po zabiegu zakończonym, jak odniesie się takie wyraźne, widoczne efekty, to najbardziej cieszy. W studiu tutaj Radia Nysa jest też Michał Lewandowski, Radio Nysa. Michale, opowiedz właściwie, co tu się dzisiaj dzieje, taki duży ruch właśnie. Dzisiaj duży ruch, przez cały miesiąc będziemy mieć duży ruch w Radiu Nysa. Dzisiaj rozpoczynamy warsztaty dziennikarskie dla uczniów szkół podstawowych z naszej gminy, nie tylko z naszej gminy. Codziennie na antenie Radia Nysa będą swój debiut z dziennikarskim. Debiut lektorski, debiut prezenterski, mieć uczniowie z poszczególnych szkół. Dzisiaj, tak jak już Artur powiedział, gościmy szkołę numer 1 w Nysie. Tutaj jeszcze jest jedno pytanie do pani kosmetolog. Ja chciałem zapytać, czy mężczyźni również uczestniczą w takiej szkole? A jak się nazywasz? Karol Sękowski. No właśnie. Tak, oczywiście. Zawód kosmetologa i studia na kierunku kosmetologii nie są skierowane typowo i tylko i wyłącznie dla kobiet. Jeśli chodzi o naszą uczelnię, z tego co dobrze pamiętam, mamy bodajże 4 absolwentów. Był mężczyzna chętny, chłopak? Tak, zapraszamy. Mówię, nie jest to tylko zawód kierowany typowo do kobiet. Mamy panów, którzy właśnie ukończyli naszą szkołę, pracują w zawodzie, otworzyli nawet własne salony, także jak najbardziej zapraszamy panów na kierunek kosmetologii. To ja mam takie pytanie, czy panie do kosmetyczki wolą chodzić, czy do kosmetyka? A to już nie wiem, takie pytanie trzeba byłoby zadać naszym klientkom. Natomiast wiem, że na przykład we Wrocławiu są panowie, którzy pracują w gabinetach kosmetycznych i mają bardzo duże obłożenie, jeśli chodzi jest o klientki. Jest bardzo dużo fryzjerów, prawda? I panie korzystają z usług. To są bardzo przytyk, Arturze? Tak. Ale ja jeszcze mam pytanie do uczniów klasy 7. No, kilka osób. Jakie macie marzenia? Kim chcielibyście zostać w przyszłości? Kto opowie? Martyna. Ja kieruję się w stronę dubbingu lub grafika komputerowego. Czyli informatyka, tak? Tak. Karol, kim chciałbyś zostać w przyszłości? Ja bym chciał zostać wizażystą. Wizażysta, czyli no, kierunek. Jak najbardziej, zapraszam. Niejednokrotnie właśnie bardzo dobrymi wizażystami są właśnie panowie. Czy jeszcze ktoś nam opowie o tym, kim chciałby zostać? Chodźcie, nie bójcie się mikrofonu. Przedstaw się, jak masz na imię? Mam na imię Ania Urzędowska. Aniu, kim chciałabyś zostać w przyszłości? I chciałabym bardziej pójść w kierunku muzyki i chciałabym zostać pianistką. Pięknie, czyli co tutaj pani Agnieszko, też uczelnia w Nysie oferuje kierunek jazz i muzyka estradowa. Pięknie. Kto jeszcze chciałby opowiedzieć? Kończymy za chwilę audycję, za minutę, ale jeszcze wasz debiut taki antenowy. Kto jest odważny? Chodźcie, opowiedzcie jeszcze.
Chłopcy się troszeczkę stresują. Stremowani, ale już zapraszamy. Za kilkanaście minut będzie okazja porozmawiania na antenie. Dzisiaj przez cały dzień gościmy tutaj uczniów ze szkoły podstawowej numer 1. Już się powoli ze studiem. Może ktoś pogodę przeczyta ze studiem. Oczywiście, że będziemy czytać pogodę. Będzie wiele, wiele innych niespodziancek. Będziecie dzisiaj prowadzić razem z nami program radiowy. Cieszycie się? Tak. To dziękujemy wam bardzo. Możecie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Nysa. Pozdrawiam. Dziękujemy wam serdecznie. Przypomnę, tutaj w Radiu Nysa warsztaty dziennikarskie, szkoła podstawowa numer 1 w Nysie. Gości w Radiu Nysa, uczniowie klasy 7. Niektórzy z nich opowiadali o swoich planach, kim chcieliby zostać. No a Nyska uczelnia, jak można przeczytać, spełnia marzenia. Więc pani Agnieszko, kiedy rekrutacja na PWSZ? Tak, rekrutacja rusza już 1 czerwca. Przyszli kandydaci mogą się logować na naszej stronie, wchodząc w zakładkę rekrutacja. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego trzeba dosłać brakujące dokumenty, opłacić opłatę, wnieść opłatę rekrutacyjną i czekać na wyniki. Nie tak dawno taką opinię znam, że studentki kosmetologii są wizerunkowo zawsze bardzo ładnie wyglądają. Byli właśnie goście bodajże z ziemi strzelińskiej, z powiatu strzelińskiego, i panie były pod wrażeniem, że te wszystkie studentki tak znakomicie się prezentują. Czy to jest taki standard u was na kierunku? Tak, bo musimy być swoją wizytówką, więc jakby nasz wygląd zewnętrzny też ma bardzo duże znaczenie w naszym zawodzie. Audycja będzie do odsłuchania na stronie internetowej PWSZ, także na Facebooku PWSZ. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję za udział w programie. Była z nami pani Agnieszka Stasieńko-Tłuczek. Dziękuję. Pani Agnieszka Miąso. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Sikorska. Dziękuję. Pani Nikola Jąka. Dziękuję. A za tydzień, drodzy państwo, o trochę językach obcych. Neofilologia, współpraca międzynarodowa, studia na kierunkach filologicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zapraszam w kolejny poniedziałek po godzinie 11. To nowy termin naszych audycji Akademickiej Rytmy. Artur Pieczarka, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Akademickie Rytmy.